To jest program Gość Dnia, Kinga Jamioła. Dzień dobry, a razem ze mną zdalnie łączy się poseł na Sejm, pan Michał Gramatyka. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się nisko, witam panią, witam państwa. Jestem zaskoczona tym, skąd pan się do nas łączy. Co nieco widzę, mogę się domyślać, ale proszę powiedzieć, skąd pan się z nami łączy? No, na dachu Muzeum Śląskiego siedzę i stąd ten piękny plener. To fantastyczne miejsce na spacery. No i to jeden z wielu dowodów na to, ile Polska zyskuje dzięki byciu częścią Unii Europejskiej, bo przecież zanim weszliśmy do Unii, no to w tym miejscu straszyła stara kopalnia, a teraz jest tutaj po prostu pięknie, a będzie jeszcze piękniej, bo te budynki, które za moimi plecami widać, czekają na rewitalizację. Czekają na rewitalizację, domyślam się, że czekają pewnie też na unijne środki. My dzisiaj o Unii Europejskiej raczej rozmawiać nie będzie, chyba że na końcu starszy czasu to i owszem, bo choćby temat Nord Stream 2 ostatnio wypłynął i o nim jest bardzo głośno. Ale ja na początek o co innego chciałam zapytać, panie pośle. Poseł już nie Platformy Obywatelskiej, a Polski 2050 od kilku tygodni. Chciałam zapytać, czy u Szymona Hołowni lepiej niż u kolegów z Platformy? No lepiej, nie lepiej. No, ja w Koalicji Obywatelskiej zostawiłem wielu przyjaciół. Mam ogromny szacunek do tych ludzi, bardzo mocno im kibicuję. Natomiast u Szymona Hołowni w kole Polska 2050 mam dużo, dużo więcej roboty, dużo więcej okazji, w których mogę się wykazać, w których mogę tak naprawdę popracować, a przede wszystkim mam takie wrażenie, że mam wpływ na rzeczywistość, że mam wpływ na budowanie struktur Polski 2050, że mam wpływ na zarażanie tych ludzi entuzjazmem, że mogę uczestniczyć w akcjach, które są po prostu blisko ludzi, blisko tych normalnych, żywych ludzi w powiatach, w miastach, w regionach. Panie pośle, czy to oznacza, że Platforma jest zamknięta na ludzi, zamknięta na nowe, innowacyjne pomysły? Bo to troszeczkę tak wybrzmiała ta pana wypowiedź. Nie, ja nie chcę recenzować tego, czym jest Platforma. Liczę na to, że Platforma pozałatwia swoje wewnętrzne sprawy i że będzie silna, w szczególności będzie silna w walce z PiS-em, dlatego że mądra Platforma Obywatelska jest Polsce bardzo potrzebna. Podobnie jak Polsce potrzebna jest silna Polska 2050 Szymona Hołowni. Przeciwnik jest jeden. W tej konfrontacji docieramy do wyborców nieco innymi ścieżkami. Polska 2050 koncentruje się na ludziach, którzy mają dość tego konfliktu, tego podziału, który wyniszcza nasz naród, wyniszcza nasze społeczeństwo. Polska 2050 stara się dotrzeć do tej największej grupy w polskiej polityce, czyli do osób, które nie idą głosować, do osób, które nie idą do wyborów, bo twierdzą albo myślą, że polityka ich bezpośrednio nie dotyczy. Otóż dotyczy każdego z państwa, każdego z nas, mnie, pani redaktor, wszystkich. Pan, panie pośle, nie jest pierwszą osobą, która z Platformy Obywatelskiej przeszła do Polski 2050. Takie transfery polityczne... I nie ostatnią. To już czekałam właśnie na taką odpowiedź z pana strony. W każdym razie takie transfery polityczne, one zawsze się odbijają dosyć szerokim echem. Nie inaczej było w pana przypadku. Na przykład prezydent Sosnowca, prezydent Chęciński, no nie zostawił na pana, szczerze mówiąc, suchej nitki. Mam duży szacunek do pana prezydenta Chęcińskiego. Postrzegam go jako doświadczonego, aktywnego samorządowca, który ma dobre pomysły, dobrze prowadzi swoje miasto i dobrze stoi na czele sosnowieckiego samorządu. Jemu też życzę powodzenia. Jak pan oceni powrót Donalda Tuska do polskiej polityki? Czy Donald Tusk, będący przewodniczącym Platformy Obywatelskiej, sprawi, że te notowania Platformy będą lepsze, będą wyższe? Donald Tusk jest na pewno politykiem wagi ciężkiej. To nie chodzi mi tutaj o jego ciężar właściwy, tylko chodzi o to, jak waży w polityce. To jest ten polski polityk, który zdaje się najwięcej osiągnął i w polityce polskiej, i w polityce europejskiej. Mamy bardzo niewielu liderów tego formatu i tej klasy, co Donald Tusk. Szymon Hołownia również jest tego typu liderem. No i życzę Platformie i życzę Koalicji Obywatelskiej, żeby powrót Donalda Tuska wetchnął w serca posłanek i posłów nową energię. No i żeby to ugrupowanie, no życzę im po prostu powodzenia. A pan przyszedł do Hołowni przed czy po powrocie Donalda Tuska?
Na dzień przed, podjąłem taką decyzję troszkę wcześniej, przeniosłem się na dzień przed powrotem pana przewodniczącego Tuska. A ta decyzja byłaby inna, panie pośle, gdyby to było na przykład dzień po? Nie, nie, ja wiedziałem, że Donald Tusk wróci do Platformy. Borys Budka zapowiadał to, że Donald Tusk wróci na 100% i zaangażuje się w pracę w Platformie Obywatelskiej. Ale to nie wpłynęło na mój wybór i to nie wpłynęło na moją decyzję. Na moją decyzję wpłynęło poczucie sprawczości, chęć robienia nowej polityki, chęć mówienia innym językiem, językiem dalekim od podziałów, językiem dalekim od konfliktu, od konfrontacji. To jest moja motywacja i to są powody, dla których przeszedłem do ugrupowania Polska 2050 Szymona Hołowni. Jeśli już mowa o różnego typu podziałach, to ostatnio jest taka kwestia, która podzieliła Polaków i nie tylko Polaków. Mowa tutaj o szczepieniach. Mamy szczepionkowców, mamy antyszczepionkowców i tak jest od lat. To wcale nie wywołała tego tematu pandemia koronawirusa COVID-19. Tymczasem chciałam zapytać, pojawiły się w internecie dane, przyznam jeszcze niesprawdzone, ale wedle tych danych raptem 1/4 parlamentarzystów, posłów jest już zaszczepionych przeciwko COVID-19. Chciałam zapytać, czy panu te dane są znane i czy rzeczywiście ci koledzy, którzy w większości mówią i zachęcają do szczepień, sami się nie szczepią? Nie znam tych danych. W kole Polska 2050 Szymona Hołowni zaszczepieni jesteśmy wszyscy i to chyba z tego, co pamiętam, to wszyscy jesteśmy zaszczepieni dwoma dawkami i wy, szanowni państwo, też się szczepcie, dlatego że szczepionki chronią was przed śmiercią. Szczepionki chronią was przed niekontrolowanym rozwojem tej choroby, a ta choroba jest straszna. Ta choroba codziennie zabiera dziesiątki, setki ludzi i to jest choroba śmiertelna. I zgony, i bardzo ciężki przebieg COVID-19 będzie dotyczył, bo to już nauka potwierdza, będzie dotyczył głównie osób, które właśnie są niezaszczepione. Czwarta fala pandemii, o niej mówi się coraz częściej, coraz głośniej. Mówiło się, że przyjdzie na jesień, teraz mówi się, że przyjdzie już końcem sierpnia. Od września ruszają szkoły, od października ruszają studia i ostatnio dość kontrowersyjna, myślę, na pewno taka, o której dużo się mówiło, decyzja rektora Uniwersytetu Śląskiego o tym, że akademiki będą tylko dla osób zaszczepionych. I chciałam pana opinię na temat tej decyzji pana rektora zapytać. Bardzo dobra decyzja. Przyklaskuję takiej decyzji. Pan rektor wewnętrznym zarządzeniem doprowadza do sytuacji, w której jesteśmy odpowiedzialni wzajemnie za siebie. Pamiętajcie państwo, że ci, którzy nie będą zaszczepieni, są dużo bardziej narażeni na ryzyko zgonu, na ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 i takiej decyzji rektora mojej macierzystej uczelni, bo przecież Uniwersytet Śląski to jest moja alma mater, mogę tylko kibicować i tylko przyklasnąć, panie profesorze, bardzo dobra decyzja. Mam przed oczami obrazki sprzed całkiem niedawna we Francji. Tam Zgromadzenie Narodowe przyjęło nową ustawę antykowidową. To spowodowało falę protestów. Ludzie wyszli na ulicę, mówiąc ludzie, mam na myśli oczywiście antyszczepionkowców. Doszło do różnych starć z policją w Polsce. Podobne obrazki są w Grodzisku Mazowieckim. W weekend była bójka w punkcie szczepień. Pytanie, jak zrobić, żeby ostudzić te emocje? Jak to zrobić, żeby ludzie nie czuli się ani przymuszani, ani podzieleni? I jeszcze z trzeciej strony, jak zrobić, żeby nie dopuścić, czy z czwartej strony, co zrobić, żeby nie dopuścić do tego, żeby ta czwarta fala pandemii, która nadejdzie, znowu takiego żniwa tutaj nie zebrała? No przede wszystkim na każdym kroku i przy każdej nadarzającej się okazji powinniśmy promować szczepienia. Bo szczepienia dziś są jedyną formą, jedynym sposobem zabezpieczenia się przed ciężkim przebiegiem COVID-19 i powinniśmy uświadamiać to wszystkim. Członkowie rządu powinni jeździć po kraju i zamiast pleść te opowieści o Polskim Ładzie i o tym, jak to Polska rośnie w siłę, a ludzie żyją dostatniej, powinni promować właśnie szczepienia, powinni mówić, jakie korzyści mają osoby zaszczepione i dlaczego wszyscy powinniśmy się szczepić. Wybryki chuligańskie, w tym takie, do których doszło w Grodzisku Mazowieckim, należy ścigać i policja po prostu powinna wyciągać konsekwencje wobec takich osób, no bo nic nie uzasadnia tego typu zachowań. A francuskim rozwiązaniom, w myśl których na przykład do kina, do kawiarni, do restauracji,
można wejść tylko wtedy, kiedy się jest zaszczepionym. Ja również kibicuję. Wszyscy powinniśmy się szczepić. Bądźmy odpowiedzialni za siebie, bądźmy odpowiedzialni za innych. Ta choroba naprawdę zabija. Przez tą chorobę zginęło w Polsce kilkaset tysięcy osób. To są dramatyczne dane. Czyli gdyby była decyzja rządu, że jest na przykład przymus szczepień, we Francji to na razie chodzi o kilka grup zawodowych, w Polsce jeszcze nie ma takiego przymusu. Gdyby taki przymus był, to pana zdaniem to dobrze? Każda decyzja tego typu wymaga po pierwsze formy ustawy, a po drugie wymaga tego, żeby się z nią zapoznać, zanim ona oczywiście zostanie podjęta, więc tutaj nie chcę deklarować, czy bym to poparł, czy bym tego nie poparł. Na pewno uważam, że wszyscy powinniśmy się zaszczepić i na pewno uważam, że tam, gdzie są duże zbiorowiska ludzi, powinny być ograniczenia wstępu dla osób niezaszczepionych, podobnie jak ma się to na lotniskach czy w innych miejscach. Panie pośle, jeszcze tak zmieniając temat, bo czas bardzo szybko ucieka, Lex Czarnek, czyli projekt zmian w ustawie oświaty, o komentarz z pana strony chciałam podpytać. No, rozwiązania mówi się bardzo odważne, niektórzy mówią wręcz radykalne, a pan co uważa? No ja uważam, że pan minister Czarnek usiłuje cofnąć Polskę mniej więcej do XVIII, do XIX wieku, prowadzić edukację opartą na jakichś kompletnie wydumanych podstawach. I dzisiaj, kiedy polska młodzież stoi przed wyzwaniami XXI wieku, kiedy powinniśmy się uczyć tego, co stawia przed nami przyszłość, kiedy powinniśmy się uczyć pracy grupowej, pracy projektowej, kiedy powinniśmy poznawać tajniki sztucznej inteligencji, kiedy powinniśmy przygotowywać się na pracę, jaką kiedyś polska młodzież będzie świadczyć, a ta praca na pewno będzie się bardzo, bardzo mocno różnić od tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj. Dzisiaj pan minister Czarnek usiłuje nas cofnąć o 200 lat wstecz. Ostatnio uczestniczyłem w konferencji prasowej, w której o edukacji mówił między innymi Przemysław Staroń. To jest osoba odpowiedzialna za edukacyjny fragment programu Ugrupowania Polska 2050 Szymona Hołowni, jednocześnie wybrany nauczycielem roku chyba przed 2 czy przed 3 laty. I on pokazuje, jak nowocześnie można myśleć o edukacji, jakie wyzwania można stawiać przed polską młodzieżą. Pan minister Czarnek powinien posłuchać takich właśnie ludzi, zamiast pleść te swoje androny. A myśli pan, że pan minister Czarnek jest otwarty na takie, jak pan powiedział, nowoczesne myślenie? No chciałbym, żeby tak było, ale póki co z jego wypowiedzi niewiele dowodzi tego, żeby był otwarty. No przecież to on opowiada o cnotach niewieścich, tak? Jakich powinny uczyć się kobiety, kompletnie nie tłumacząc, co ma na myśli. To jest myślenie rodem z ciemnych wieków. Bardzo, bardzo daleko mi do takiego myślenia. Co do tego myślenia, to my już nie będziemy tutaj może zgłębiać tematu. Chciałam zapytać o wrzesień. Mamy praktycznie półmetek wakacji. Dzieci bardzo chciałyby wrócić do szkoły. Myślę, że jeszcze bardziej chcieliby tego rodzice i dziadkowie, którzy do tej pory tymi dziećmi podczas nauki zdalnej musieli się zajmować. Pan minister Czarnek zapowiada, że póki co dzieci faktycznie 1 września wrócą do szkoły. I tutaj znowu pojawia się temat, czy dzieci mogą uczyć nauczyciele zaszczepieni, czy nie zaszczepieni, czy jedni i drudzy. Dochodzą do pana te głosy? No pewnie, że dochodzą. No wszyscy na ten temat dyskutujemy. Niestety akcja promocji szczepień realizowana przez rząd przyniosła fiasko. Mamy w tym momencie zaszczepionych około chyba połowy społeczeństwa, czy nawet dużo mniej niż połowę społeczeństwa. To jest dużo za mało, żeby osiągnąć tak zwaną odporność populacyjną. Miejmy nadzieję, że te szczepienia przyspieszą i miejmy nadzieję, że właśnie przed wrześniem będziemy mieli sytuację, w której zaszczepieni nauczyciele edukują zaszczepione dzieciaki, bo pamiętamy, do czego doprowadził powrót dzieci do szkół przed rokiem, jak bardzo mocno poszybowały w górę krzywe zakażeń, a przede wszystkim krzywe zgonów. I tego chcielibyśmy uniknąć już na pewno na jesień. Michał Gramatyka, poseł Polski 2050, był gościem dnia. Dziękuję ślicznie, panie pośle. Zaszczepiony 2 dawkami i państwu to też polecam. Bardzo dziękuję, dobrego dnia. Dobrego dnia państwu, dziękuję za uwagę. To był program Gość Dnia, do zobaczenia.